Dostałem... Kurde, nie umiem tego w ogóle powiedzieć, wiecie. Dostałem komputer. To jest komputer dla ciebie. To jest... Ja, serio? Siemaneczko wszystkim! Witam wszystkich gorąco i serdecznie na kanale Fizyczny Tuning. A przyszedłem do was taką informacją. Taką niecodzienną informacją. Coś wam chciałbym pokazać, bo wydarzyła się rzecz niesłychana. Ja po prostu przejdę od razu do rzeczy. Jak widzicie po tytule, no... Nie wierzę, zresztą no... Patrzcie. Żartowałem. Nie żartowałem. Patrzcie, co tu jest. To jest paczka. To jest niewiarygodna paczka. Ja wam powiem, że zaczynając karierę na YouTubie, ja w życiu się nie spodziewałem, że do czegoś takiego dojdzie. Znaczy, mierzę wysoko i wiem, że zajdziemy daleko z wami. Tutaj z firmą, patrzcie, tu jest operator. Proszę się przywitać, bo dawaj, Big, ua, patrzcie, pogoda, nie pada, jest poniedziałek. Rozpakowujemy paczkę, znaczy Damian rozpakowuje, zaraz to nagramy. Moja murda miała być nie nagrana, ale że jest. Firma musi być, cała jest firma, w komplecie. Dobra, jedziemy. Akcja jest taka, no że dostałem... Kurde, nie umiem tego w ogóle powiedzieć, wiecie. Dostałem komputer, dostałem komputer widza. Nie ma wszystkich części, tak jakby, żeby go tak uruchomić w tym momencie, ale jest wszystko co najważniejsze, czyli jest procesor, jest płyta główna, jest RAM, jest grafika. W zasadzie brakuje tylko zasilacza, chłodzenia i obudowy. I teraz akcja jest taka. Dostałem to od widza i chciałbym tutaj z tego miejsca... śmiejemy, a dla mnie to jest wzruszające, wiesz, Andrzej? Łezka się kręci, no tak ma być, ua! Powiem tak, że to jest od Przemka, od naszego widza. Pozdrawiam cię i... Firma pozdrawia bardzo gorąco i serdecznie. Tak, i tak też... No nie wiem co powiedzieć, no wiem jaka była historia i jak się dowiedziałeś, wiecie, no... Kurde, ja nie wiem jak zacząć. Chciałem rozpakować, ale chcę wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Tu jest moje stanowisko, to będzie upgrade'owane, będziemy tam zmieniać parę rzeczy w kontekście biurko i takie tematy. Tak to wygląda od backstage'u, widzicie to na streamach, które inaczej. Ja powiem tak, to nie jest najgorszy komputer, bo na tym komputerze idzie pograć fajnie w gry, w jakiś Fortnite'a, w CS'a, w takie tematy. To jest ok komputer, ja nie mówię, że on jest zły. Tylko, że to nie jest komputer dobry do streamów. Często się zastanawiali ludzie, którzy ogarniają tematy streamów, w tym właśnie Mikołaj i właśnie Przemek, jak ja na tym streamuję. My nie szukamy ograniczeń, tylko próbujemy to minąć. Więc po prostu streamowałem na tym, mimo że to się wszystko zacina, ale chciałem z wami być i dzięki temu teraz widzicie co się stało. Nie śniło mi się to, powiem tak szczerze, nie śniło mi się to. Otwieramy zaraz paczkę, ale chciałem jeszcze wspomnieć jednej rzeczy. Ten komputer będziemy montować jeszcze, tylko tak jakby tu zobaczcie na tym kanale przebitki z tego montowania, ale cały film z montażu tego komputera nowego, bo obudowę, zasilanie i chłodzenie dostaliśmy od innej firmy i będzie to wszystko na kanale Mikołaja, czyli Mikuny, na YouTubie Mikuna, wpiszcie sobie, zresztą dam gdzieś na social media odnośniki do tego filmu. Tam będzie cały montaż, on to profesjonalnie opowie. Po prostu Mikołaj tak wam to wszystko wyjaśni, więc jakbyście chcieli takie super informacje, to ja się po prostu chciałem podzielić z wami tym wszystkim, bo to przez to się dzieje, co robimy, przez was, przez to, że się tutaj rozwijamy. Przemko Walhaus, ja bym chciał, żebyście go szanowali na streamach, w komentarzach gdzieś bardzo, bo to jest osoba, która właśnie to od niego jest. Przysłał to z UK. Tu są właśnie, widzicie. To nie jest polskie. Wyciągam tylko tutaj, bo jest mój adres, więc nie chciałem... Nie chciałbym się jakoś super dzielić w internecie, tak, bo już dostałem za to okrzan osobiście. Więc tyle otwarłem, a reszta, zobaczcie, jest zabezpieczona, wszystko. Mam nadzieję, Andrzej, jak otworzymy to, a tam pluszowe mi, nie wiem co tu jest, otwieramy, jesteście tutaj razem. O kurde, mocna taśma. Wszystko na żywo dzieje się w filmie. Przemek, co to za taśmę kupiłeś, tu? Dawaj Bosza. Z szyciami. Idź po Bosza. Uwaga, ogólnie teraz, jeżeli chodzi o te części, które są tu w środku. Na kanale Mikołaja będą wszystkie części opisane, będzie wszystko dokładnie rozpisane, będziecie widzieć, ja specjalnie wam tego nie powiem, żebyście po prostu obejrzeli oba odcinki, bo będzie to, no, będzie to istotne. Tu mamy drugi karton, Przemek, no rzeczywiście mówię, że tej taśmy trochę nakupiłeś. Też będziemy składać komputer, może to też podkreślę, dzięki firmie, która się tutaj wyświetli, tak jakby obudowa i zasilanie i chłodzenie jest od firmy, która się wyświetla tutaj na ekranie. Ogólnie temat jest taki, że Kuna Mikołaj sprawił niespodziankę, bo mi nie powiedział co to za obudowa, co to za chłodzenie, ani co to za zasilacz, więc będzie wszystko po prostu u niego. O cholera. O cholera, palena, patrz. Mamy tu grafikę, wiedziałem, że to będzie... Dziękuję Przemku.
Aha, reszta będzie na płycie obstawiam. Patrzcie jak jest wszystko. Tak się pakują paczki. Profesjonaliści tak pakują paczki. Ja wam ją pokażę. Już trochę będziecie wiedzieć o tym. Ja wam ją pokażę. Tam niektórzy wtajemniczeni coś tam będą wiedzieć, coś tam będą rozkminiać co tu jest. Będziecie to widzieć na kanale Mikołaja. Nie wiem co powiedzieć. No Przemek. Dziękujemy. Rozwaliłeś system. Dziękuję, oby się udało. Oby się udało to wszystko poskładać. No i powiem szczerze, że ja nie wierzyłem, że to. Ja myślałem, że to był taki temat rzucony i w ogóle, ale to jest prezent od widza. Kurde, ten YouTube to. Jest nasz, jest tej firmy. Bo to co się teraz dzieje, to jest rzecz niewiarygodna. No mamy już nowy komputer. Mamy nowy komputer, więc będziecie widzieć streamy w lepszej jakości. Spróbujemy już puścić pod Full HD 60 latek, bo internet puszcza, tylko teraz nie puszczał komputer. Może jakieś nowe gierki możecie napisać w komentarzu w ogóle. Co byście chcieli grać? Co byście chcieli grać? Więc tyle, no. Więcej nie będę mówił, bo ja jestem pełen emocji i... Czekajcie ja widzicie, że ja się nie mogę wysłowić co chwilę. Czekajcie na resztę, zobaczycie w kontynuację w następnych filmach, vlogach. Będzie się działo, zostańcie z nami. Pamiętajcie, cierpliwości w tym co robicie. Marzenia się spełniają. To marzenia się spełniają, bądźcie dobrymi ludźmi, bo karma wraca i dobra i zła karma. Tymczasem dzięki jeszcze raz. No. Buziaczki. O. Peace! Peace out, brother! Siemanko, buziaczki, na razie. Ej, słuchajcie, jest akcja, jest niesamowita akcja w zasadzie. Nie ma ze mną tej od drugiej osoby, czyli Andrzeja, to jest najważniejsza osoba z drugiej części filmu, bo... Tak jak wam wspominałem już parę razy, dobro wraca, wychodzę z takiego założenia i chciałbym, żeby to dobro właśnie poszło gdzieś dalej. I teraz tak, słuchajcie, Andrzej jest moim przyjacielem, Andrzej jest no, gościem z firmy po prostu, ja dbam o swoich ludzi, dbam o ludzi, którzy mnie wspierają i mógłbym sprzedać swój stary komputer, owszem, mógłbym, ale można na nim fajnie pograć, więc jak już kminicie bazę, to po prostu będziemy mieć nową osobę na streamach i... No i kurczę, powiem wam tak, jadę właśnie teraz do Mikołaja, bo idziemy jeszcze zupgrade'ować troszeczkę ten komputer, bo po prostu wręczymy ten komputer Andrzejowi, on o niczym nie wie zupełnie, będzie taka wkrętka z nim w ogóle. Andrzej, buziaczki jak to oglądasz teraz, bo wiem, że to oglądasz już teraz po tej całej akcji, mam nadzieję, że ci się spodoba ta inicjatywa. Ogólnie parę osób chce wesprzeć tą akcję. Zorganizujemy całe to stanowisko, żeby nie dostał tylko komputera, ale też monitor, myszkę, klawiaturę, wszystko. Jadę teraz właśnie do Mikołaja, także zobaczcie parę przebitek tam, co tam robimy, co tam tworzymy, co tam wymieniamy. No i reszta to będzie po prostu cała wkrętka, cały prank na Andrzeju. Znaczy taki dobry prank, w którym po prostu dajemy mu ten komputer. Dajemy mu ten komputer i lecimy z tematem. Halo, halo firma! Cześć Andrzej. No cześć Andrzeju, dotarliśmy już na miejsce. Znacie już Mikołaja, Mikunę. Tak. Cześć, siemanko wszystkim. Jestem na miejscu, tutaj jest nowa obudowa dla Andrzeja. To jest moja była obudowa. Fajna, pojemna, dużo miejsca, dużo wentylatorów. Trzeba jeszcze dołożyć jeden wentylator z tyłu. Tu jest mój komputer i jego będziemy właśnie rozbierać. Tak. Tak, pyk. Tyk. I tu będziemy przekładać do nowszej obudowy. Andrzej, ja jeszcze wiesz co? Ja miałem taką choinkę z klawiatur RGB zrobionych. Ta jedna klawiatura z tej choinki trafia do ciebie, żeby ci służyła jak najlepiej. Dostajesz ode mnie jedną sztukę, też dodatkowo, tak, poza tą obudową. To jest prezent też od Mikołaja. Żebyś po prostu siedząc, jak będziesz patrzył na nią, ona będzie tam świecić na biurku, żebyś pamiętał czasem o mnie. Tak. I żebyś wiesz, za mnie tam się do tego tam i szanuj ją, żeby jak żebyś się czasem w mojej tam intencji do góry, wiesz. Tak, wiesz, odezwał za mnie, Andrzej, ty wiesz, co chodzi. Amen. Amen. Firma wjeżdża. Firma wjeżdża. Także bierzemy się, zobaczcie jeszcze przebitki, żebyśmy tutaj nie przeciągali za dużo. Bierzemy się do roboty, bo jest już która godzina? Nie wiem. Już pokażę, żeby Andrzej, żebyś tu wiedział, co my tu robimy i o której godzinie. To jest godzina składania komputera. Tak, jest godzina pierwsza w nocy. Jest sprawa. Zasilacz z mojego komputera. Jedno to, że jest podobno do kitu, to się dowiedziałem właśnie. Ale brakuje nam kabli, znaczy czekaj, tu jest ten kabel. To jest od zasilania procesora kabel.
I brakuje nam, żeby go wpiąć tutaj. A nawet jeżeli chodzi o całe podpięcie do płyty głównej, to też brakuje. Więc jest sytuacja taka, że dzisiaj o godzinie 1.50 jest piątek. Jak to mówi Major, 13 piątek. Ty, 13 piątek! Piątek! Jest 13 dzisiaj? Mikołaj załatwi zasilacz. Na jutro, w sensie na dzisiaj, bo już jest po północy, bo to firma Dojnek pór nie ma ekstremalnych, jak właśnie późne pory. No i jutro dopiero będziemy to mieć ogarnięte. Do później, Andrzeju, do jutra Mikołaj i jadę, ogarniam, idę spać, bo jestem zmęczony. A trzeba tutaj ogarnąć, bo w niedzielę, Andrzej, to ty nie wiesz, co się będzie działo. Halena, jak zobaczy, to sąsiad takiego komputera nie ma. Jedziemy, na razie, hejo. Siemaneczko wszystkim. Jest ze mną Dawid dzisiaj. Dawid będzie dzisiaj doktorem. Ogólnie akcja jest taka. Komputer już jest złożony, zasilacz wymieniony, wszystko ogarnięte. Tutaj jest to wszystko ukryte. I teraz jest prank na Andrzeju. Chcemy zrobić na nim taką niespodziankę, bo złożyliśmy komputer. Andrzej nie ma komputera. No i zobaczymy jego minę. Jego reakcję. Tak, bo on myśli ogólnie, że przyjeżdża tutaj nagrywać odcinek z racji, że jest epidemia, jest wirus jaki jest. To mówimy mu, że po prostu będziemy nagrywać odnośnie tego film i że Dawid będzie lekarzem. Ja go tu przywożę. On będzie udawał chorego. Zobaczycie, że on będzie kaszlał i takie, bo ja mu nagadam to wszystko w aucie i on tu przyjdzie i myśli, że będzie miał zabieg jakiś czy coś, tam będziemy nagrywać wszystko na spontanie i w ogóle, ale tak naprawdę chcemy mu dać komputer, który jest tu ukryty, on tego nie wie, pomyśli, że to jest jakiś stół operacyjny, bo tak mu wkręcimy, że to jest stół operacyjny i te sprawy. No i co, no zobaczcie zaraz jego reakcję, bo ciepło jest, patrzcie jakie to przygotowania trwają, wiecie ile to było pracy, ale warto dla takich ludzi. No i co, Dawid zostaje tu z kamerą, my przyjedziemy i od razu będzie spontan, z kamerą on wyjdzie i się pyta, jak się pan czuje i takie, zobaczycie, bo kurde, będziecie widzieć, że my wiemy wszystko, Andrzej nie wie nic. W międzyczasie idę na grzyby, może znajdę jakiegoś maślaczka, a Damian jedzie po Andrzeja, tak, na razie, hejo. Kogo tam przywiozłeś? Chorego przywiozłem. Dawaj go tu. Jest już, ma maseczkę założoną, żeby nie zarażał. Chodź. Panie. On jest chory czy pod wpływem? Jest chory i pod wpływem. Chciał się odkazić. Ginekologiem nie jestem, ale rzucić okiem mogę. Dawaj go tu. Panie doktorze, proszę mu tu pomóc. Proszę pomóc, tu mamy salę. Tu z tej strony pani... może, bo tu światełko świeci strasznie w obiektyw. Jak się pan czuje, panie Andrzeju? Bardzo źle. Lekarze, co pomóż. Co to za maska? Żeby nie było alkoholu, czy co to jest? Alkohol musiał się znieczulić, żeby tu przyjść. No to dobrze, że się znieczuliłeś, bo może być... Ostro? Ostro może być, no. Oddaję się w twoje ręce. Dobra. Akcja jest taka, że pani do grzyba trzeba operować, mi chyba się wydaje, na otwartej ranie. Chyba trzeba położyć na stół, tu będzie akcja, zrobić porządek akcja na tym jest stole. Taka, że fizyczny tuning wspiera w tej akcji, co się wszystko tu dzieje. No jest jak sytuacja, jaka jest i po prostu teraz będę operować, no nie? Tak. Na otwartym czy na zamkniętym? Na otwartym. Jak pan się czuje przed operacją? Bardzo źle, ale chyba gorzej być nie może. To będzie tylko lepiej. Zostańcie z nami i zobaczycie, czy to przeżyje. Będzie tylko lepiej, bo temat jest taki... Maskę możesz już ściągnąć, bo już wszystko chyba będzie... Tak, już będzie chyba wszystko dobrze. Możesz ściągnąć. Mogę ściągnąć? Tak. W tym jest gorąco. Teraz taka akcja. Andrzeju, przyjacielu mój drogi. Co jest? Że firma wspiera przyjaciół, wspiera firma... Siema. Najbliższych. Z racji takiej, co się wydarzyło ostatniej, że bardzo dużo pomagasz, aż się roztrząsłem teraz. Andrzej, tu jest ode mnie i od całej firmy, od wszystkich, każdy tutaj włożył cegiełkę. To jest komputer dla ciebie. Serio? A telefon mogę wziąć? A ja chcę telefon, sam a mogę go sprzedać? Akcja jest taka, Andrzej, że dużo pomagasz, robimy streamy. Chciałem cię wesprzeć, bo ty mnie wspierasz cały czas. I to też tak by też co podkreślić, nie tylko ode mnie. Bo jeszcze wspomnę w skrócie. Obudowa jest od Mikołaja. Mikołaj składał ze mną go. Przerabialiśmy ten mój, bo to jest jakby wersja taka ulepszona trochę mojego komputera. Klawiatura jest od Mikołaja. Myszka i podkładka jest od Marty. No i ogólnie to wszystko jest dla ciebie. Dzień dobry, Marta! Ja do ciebie wpadnę później. Dzień w poście. No dzień i tak, poście. Chcieliśmy cię ogólnie sprankować i zostałeś sprankowany! Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Kombinezon do sprzedania na Allegro 1500 zł. Tu jest tak troszkę uszkodzony, ale... Za dużo ma jaja i... Ale tu... Tu jest jeszcze szczelny. Pozawieź. Tak się kończy 1,5 koła. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że
że podobał wam się, bo cały proces był, zresztą ja to wszystko Andrzejowi opowiem, co tu się działo w ogóle, żeby to wszystko zorganizować, bardzo dużo się działo, ale tu nie ma prądu, a ja nie wiem, czym działo. A w domu masz prąd jeszcze? Nie ma. No, a co powiesz, ogólnie zaskoczyliśmy cię chociaż trochę? Czy? Tak, jestem zaskoczony. Nie wiem, co mam powiedzieć, zaraz się rozpłaczę. No, akcja, fajnie. Negocjacja. Bardzo miło, dziękuję. Dziękuję wam, zostańcie z nami. Dziękujemy wszystkim, pamiętajcie, żeby się dzielić dobrem w życiu, bo dobro wraca. I żeby wspierać tych, co was wspierają i no. Bo to jest więcej warte niż wszystkie pieniądze. Jest pan Paweł. Jest pan Paweł, dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A maślaczków w lesie nie było, tylko jakieś zwierzę chodzą. Zwierza jakieś, dziczyzna. Na razie, trzymajcie się. Hejo, papa. Hejo.